Cześć. Tak. Pierwszy poradnik. Więc o skrótach klawiszowych. Na początku o skrótach klawiszowych, w których użycie wchodzi klawisz F3. Czyli każdemu dobrze znane tak zwane F3. Kto by się domyślił? Czyli pokazuje nam wszystko, wszystkie informacje o wszystkim, koordynaty, FPS, wersja. Po prostu wszystko widać. Inaczej ekran debug. Skrót F3 plus A. Przeładowanie chunków. Do czego służy? Jak się coś tam zatnie, no to się odświeży. Panie, wyłącz pan komputera i otwórz komputera. Zadziała. F3 plus B. Pokazuje wszystkie hitboxy, łącznie z hitboxami gracza i innych bytów. Przycisk F3 plus C. Zapisanie gry albo jej zdebugowanie, jeżeli coś się złego stanie. Skrót klawiszowy F3 plus D służy do usunięcia oraz wyczyszczenia historii czatu, gdyby znalazł się jakiś niepożądany spam. I nie ma spamu. Skrót klawiszowy F3 plus F służy do zwiększania renderu. Natomiast F3 plus F wraz z Shiftem służy do jego zmniejszania. Skrót nadzwyczaj przyjazny tym, którzy w opór szukają diamentów metodą jeden chunk, jedna ruda diamentów, czyli skrót klawiszowy F3 plus G. Skrót klawiszowy F3 plus H służy do pokazania dokładnych informacji o narzędziach. Skrót klawiszowy F3 plus N służy do szybkiego przełączania się między trybem kreatywnym a trybem obserwatora. Skrót klawiszowy F3 plus T służy do przeładowywania tekstur paków. I przy okazji tnie. Oraz mój ulubiony skrót na dzisiaj F3 plus Q. Co robi takiego ciekawego? Pokazuje wszystkie skróty klawiszowe z F3. Czyli po co ja to wszystko mówiłem? Więc skoro mamy już pewną wiedzę na temat skrótów, w których skład wchodzi klawisz F3, to czas na użycie scrolla. W trybie survival, jeżeli mamy jakieś bloki w ekwipunku i chcemy je szybko wyjąć, kierujemy na dany blok, który chcemy wyjąć i naciskamy Ctrl. I wychodzi wszystko, co mamy z ekwipunku. W trybie kreatywnym seria ma się podobnie, tyle że nie trzeba mieć nic w ekwipunku, bo w teorii ma się wszystko. Zastosowanie to również ma swoje odzwierciedlenie w innych związkach. Wróć, nie uciekaj. Ponieważ kiedy na nie najedziemy i naciśniemy Ctrl, otrzymamy jego jajko spawnujące. Mało tego, w trybie obserwatora również to otrzymuje swoją specjalną właściwość. Otwieramy coś, czego nikt nigdy w życiu nie widział. A dokładniej to jest menu trybu obserwatora. W trybie kreatywnym scroll również otrzymuje dosyć istotną funkcję, którą jest kopiowanie tekstu z tabliczek. Wystarczy przytrzymać klawisz Ctrl oraz scroll. Otrzymamy do ekwipunku tabliczkę już z danym tekstem, co pomaga rozszerzyć propagandę. I to wszystko z dzisiejszego odcinka. Jeżeli pomogłem, to się bardzo cieszę. A jeżeli jeszcze znacie inne skróty klawiszowe, których moje jedno dioptrianie nie potrafiła dostrzec, od czego są komentarze. Do następnego odcinka. Pa!